Cześć, tutaj Justyna Świetlicka. Witam Cię w 205. odcinku mojego podcastu, audycji, w której poruszam temat diety, aktywności fizycznej, szeroko pojętego zdrowego stylu życia, ekologii, podróży i rozwoju osobistego. W tym odcinku rozmawiam z psychoterapeutką Joanną Gutral, głównie o emocjach. Z tego odcinka dowiecie się, po co nam emocje i dlaczego są one tak ważne. Czy my możemy być zawsze szczęśliwi? Czy można omijać wszystko, co trudne i nieprzyjemne? Dowiecie się także, jak odróżnić gorszy dzień od lenistwa, w jaki sposób prawidłowo regulować emocje i czy my mamy w ogóle jakiś wpływ na emocje. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, Joanno. Cześć, miło mi. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. I powiem Ci, że miałam naprawdę ogromny problem z wyborem tematu naszej rozmowy, bo jeśli myślę sobie o temacie zdrowia psychicznego, to przychodzi mi na myśl naprawdę bardzo dużo tematów, które warto poruszyć. I naprawdę nie wiedziałam, jaki wybrać, i zanim zdradzę Ci temat, który wybrałam, to może powiesz, kim jesteś i czym się zajmujesz. Dobra, cześć, ja się nazywam Joanna Gutral, jestem psycholożką, jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Ukończyłam podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiadam certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, zajmuję się leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, także zaburzeń osobowości. Ale psychoterapia to nie tylko leczenie, ale także tak. Hmm, taka możliwość do odkrywania swojego potencjału, rozwijania swoich zasobów. Zresztą w myśl takiej definicji zdrowia pozytywnej, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale właśnie zdolność do tego, aby ten swój potencjał rozwijać, to w takim nurcie też pracuję, więc nie każdy, kto trafia do mojego gabinetu zmaga się z jakimś zaburzeniem albo można postawić to rozpoznanie w świetle kryteriów. A z zamiłowania zajmuje się psychoedukacją, Ponieważ, no, właśnie o zdrowiu psychicznym mówimy w takim dyskursie społecznym. Myślę, że niedawno to byłoby nadużycie. Od jakiegoś czasu i coraz większą mamy świadomość tego, że to zdrowie psychiczne jest integralną częścią naszego zdrowia i funkcjonowania. I staram się swoją cegiełkę dokładać, mówiąc o zdrowiu psychicznym w swoich kanałach, prowadząc warsztaty, prowadząc spotkania, seminaria, ale także prowadząc mój podcast psychoedukacyjny Gutralgada. Pracuję także dydaktycznie i badawczo na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od razu chciałabym Cię podziękować za to, że dzielisz się swoją wiedzą i nagrywasz podcast Gutralgada, bo takie odcinki, w szczególności jak o byciu w dupie na przykład. Są odcinkami, które mi bardzo pomagają i um, naprawdę dokładają ważną cegiełkę do jakiegoś tam mojego rozwoju i na pewno do zdrowia psychicznego. Ja chciałabym dzisiaj pogadać na temat, um, który mi jest bardzo bliski, czyli szczęście, uciekanie od dyskomfortu i trudne emocje. Ale zanim o tym pogadamy, to chciałabym jeszcze się dowiedzieć tak zupełnie prywatnie, bo mnie to zawsze ciekawi. Jak ludzie wybierają swoją ścieżkę zawodową? Słuchałam trochę Twoich podcastów, ale nigdzie nie słyszałam, dlaczego ty wybrałaś taką drogę. Jak ja myślę sobie o pracy psychoterapeuty, to wydaje mi się to bardzo trudna praca. Słuchać o problemach, o zmaganiach, o trudnościach i pójść z tym do domu. Czasami ciężko jest nam posłuchać narzekania czy posłuchać o problemach naszych znajomych, naszych bliskich, i zastanawiam się. Jakim cudem ktoś wybiera taką pracę? Wiesz, co? U mnie to był przypadek. To znaczy, nie to, żebym była jakoś niezadowolona ze swojego wyboru. Ja bardzo lubię swoją pracę i, i też sobie nie wyobrażam robić czegokolwiek innego. Ale ja tak naprawdę poszłam na psychologię, bo ja nie miałam za bardzo pomysłu na siebie. Nie wiem, jak się zdaje, maturę ma się 19 lat. I przynajmniej ja nie byłam na takim poziomie, żeby jakoś świadomie decydować, co ja chcę robić przez resztę życia. Tak naprawdę to chciałam mieć najdłuższe wakacje w życiu, i żeby wszyscy pytali przestali mnie pytać, co chcę robić w przyszłości. Nie dostałam się na dziennikarstwo, nie dostałam się na filologię polską, które były takimi moimi pierwszymi wyborami. No i tak jakoś się moja mama zasugerowała mi, że a słuchaj, a może psychologia. No i w zasadzie trochę, żeby uciąć tutaj wszystkie komentarze i, i przerażenie moich bliskich, co ja będę robić w przyszłości. Powiedziałam, dobra, no niech będzie ta psychologia. I to była miłość od pierwszego wykładu. Natomiast nie od razu wiedziałam, że chcę zostać psychoterapeutą, bo psycholog zajmuje się, no w ogóle psychologia dotyczy wielu obszarów. To może być zarządzanie zasobami ludzkimi, to może być psychologia biznesu, to może być psychologia w sporcie, to może być różnego rodzaju kwestie związane, nie wiem, z marketingiem, z projektowaniem doświadczenia. No, tamtych obszarów jest bardzo, bardzo dużo. I dopiero gdzieś na trzecim czy czwartym roku, kiedy miałam zajęcia z diagnozy psychologicznej, odkryłam, że właśnie psychoterapia i praca z pacjentem to nie jest takie sobie o rozmawia rozmawianie, tylko jest tam pewnego rodzaju systematyka, metodologia, sposób pracy, takie puzzle, które ja bardzo lubię, więc zaczęłam się tym bardziej interesować. I po ukończeniu studiów psychologicznych, zdecydowałam się na kontynuację nauki w zakresie psychoterapii. I to nie jest do końca tak, że psychoterapeuta jakoś. Przejmuje to cierpienie pacjenta i filtruje przed siebie. Oczywiście, no, skłamałabym, mówiąc, że ta praca nie pozostawia jakiegoś śladu w terapeucie, natomiast. Od tego mamy narzędzia, takie jak superwizja, jak terapia własna, jak praca własna, żeby sobie z tym radzić. Po drugie, no, ja nie jestem w stanie przeżyć za mojego pacjenta tego, co on przeżywał. Ja jestem w stanie to zrozumieć, poukładać, skonceptualizować i pomóc mu znaleźć najlepsze formy rozwiązania dla jego problemów. Mm, I Oczywiście są to czasami bardzo ciężkie i trudne doświadczenia, natomiast myślę, że te wszystkie narzędzia i zabiegi, do których jesteśmy szkoleni, i po to właśnie jest to szkolenie terapeutyczne. Y że jako terapeuta jestem w stanie sobie radzić, no to podobnie jak lekarz, tak, no, spotyka się z różnego rodzaju wyzwaniami, czy fizjoterapeuta, czy dietetyk, no bądź co bądź spotykamy się tam z ludzkimi cierpieniami, deficytami i myślę sobie, że to, co mnie pcha w tej robocie do przodu, to, to też obserwowanie tego wzrostu i sukcesów moich pacjentów i jakoś bycie w takim empatycznym współczuciu i takiej empirycznej współpracy, to jest to, co... Co daje dużą satysfakcję, podziw, uznanie dla tych osób, więc nie mam takiego poczucia, żebym wracała do domu przytłoczona problemami. Okej. Okay. Czy zdarzy ci się mieć jakieś takie uczucie frustracji, jeżeli widzisz, że dajesz wszystkie narzędzia, które możesz dać i pomagasz, ale, no, tak jak powiedziałaś, ty nie zrobisz czegoś za pacjenta. Ja zrezygnowałam z pracy jeden na jeden z Klientami, jeśli chodzi o y, współpracę dietetyczną, bo pomimo tego, że części osób udało się osiągać sukcesy, to też duża część osób, nawet jak dostała najlepszy jadłospis i najlepsze wsparcie dietetyczne, no ja za nich nie ugotuję tych posiłków. Ja za nich się nie ruszę, i mnie to strasznie z kolei frustrowało. I ja znalazłam swoją działkę w właśnie edukacji żywieniowej i w tym się o wiele bardziej spełniam. I zastanawiam się, czy terapeuci też tak czasem mają, że frustrują się, bo Klientom się nie da pomóc. Nie wiem, czy nazwałabym to frustracją. To znaczy, czasami dzieje się tak, że mamy jakiś plan terapii, mamy jakąś konceptualizację i coś ewidentnie nie działa. Dla mnie to jest znak, żeby pójść na superwizję i sprawdzić, czy czegoś nie przeoczyłam. Czasami wymaga to konfrontacji z pacjentem, czy jesteśmy w stanie zrealizować cele, które sam sobie wyznaczył bez jego udziału. Ale mam w tym jakiegoś rodzaju współczucie. To znaczy, rzadko zdarza się tak, żeby ktoś. Przy Przyszedł i chciał pomoc, no bo jednak pacjenci zgłaszają się do terapeuty samodzielnie, a jednocześnie tak świadomie z premedytacją odrzucał zalecenia. I zazwyczaj dzieją się tam jakieś mechanizmy, które są trudne, które sprawiają, że unikamy jakichś konfrontacji albo zmiany nawyków, albo wdrożenia jakichś rozwiązań. I staramy się temu przyglądać, no właśnie, co tutaj możemy jeszcze zrobić, co przeszkadza, co, co przestrasza w prowadzeniu tych zmian. No ale to też jest pewnego rodzaju uczciwość w takiej pracy z pacjentem, co leży w granicach mojej kompetencji. Jeżeli uważam, że pacjent na przykład wymaga hospitalizacji albo wymaga yy, takiej farmakoterapii czy wsparcia specjalistów z innych obszarów, a, a ktoś odmawia, no to ja też wtedy staram się powiedzieć, że nie jestem w stanie zapewnić, panu, najle albo pani, yy, najlepszej opieki według standardów, które nie ja sobie wymyślam. To są pewnego rodzaju procedury, które zostały zweryfikowane, sprawdzone, i, i, i nie jestem w stanie zagwarantować, że ta terapia no, przyniesie skutki, jeżeli nie mam tej współpracy. To też jest tak, że. Ja wiem, że są różnego rodzaju romantyczne, spojrzenie na psychoterapię, jako połączenie dusz i w ogóle rozmowy o najgłębszych kawałkach siebie, ale i nie chcę tego dewaluować, bo uważam, że to, to jest ważne. W terapeucie mówimy w gabinecie czasami rzeczy, których nie powiedzieliśmy nikomu innemu, w tym naszych, naszym bliskim, więc to wymaga pewnego rodzaju odwagi. Ale z mojej perspektywy, jako, jako osoby, która pracuje, ja jestem osobą, która zna techniki i narzędzia. Związane z prowadzeniem procesu psychoterapii, natomiast pacjent jest ekspertem od swojego życia, więc potrzebuję tej współpracy, ponieważ nie będę w stanie bez niego nic tak naprawdę zrobić. Ale z drugiej strony, też psychoterapia to dla mnie rzemiosło, które ma być przede wszystkim skuteczne. I, i to jest taki płaszcz skrojony na miarę, więc moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby. On był skrojony jak najbardziej precyzyjnie. Jeżeli ktoś nie będzie chciał z tego skorzystać, nie mam takich narzędzi, żeby do tego zmusić, ale uważniam, że w wielu przypadkach może być to bardzo trudne i wymaga to po prostu czasu. Mm -hmm. Z Twojego doświadczenia, z czym ostatnio my, ludzie, nie wiem czy Polacy, najbardziej sobie nie radzimy? Co sprawia, że czujemy się gorzej, mamy obniżony nastrój? Albo uważamy, że no to życie jednak chyba nie ma za bardzo sensu. Z, z mojego doświadczenia takiego gabinetowego i powodów zgłoszeń, myślę sobie, że najwięcej jest osób, które, mówiąc tak kolokwialnie i ogólnie, są wykończone. To znaczy, Kładają bardzo dużo zaangażowania w swoją pracę, w, w swoje życie osobiste i wiadomo, że tu mamy na różnych poziomach różne obrazki w stylu dzieci, rodzina. Czasami dla kogoś to będzie wyłącznie praca. I y, te osoby czują się przeciążone, czują się wykończone. Czują, że właśnie tracą jakąś umiejętność przeżywania przyjemności, radości i zaczyna pojawiać się tak zwana bladość afektu, obojętność na to wszystko, co dzieje się dookoła. No i wówczas zastanawiamy się, od kiedy to się zaczęło. I często jest tak, że może inaczej, jakbym powiedziała ci, że pracuję 14 godzin na dobę, śpię 6. A te cztery godziny, które mi zostały, to jest załatwianie jakichś obowiązków w stylu zakupy prysznic, nie wiem, ogarnięcie jakichś takich podstaw potrzebnych do, ży do życia, to to nie brzmi jak prawidłowy wzorzec funkcjonowania. I teraz, jeżeli przychodzą do mnie osoby, które funkcjonują tak od wielu miesięcy, to to jest naturalna odpowiedź organizmu, że pojawią się pewnego rodzaju deficyty. Deficyty na poziomie poznawczym, czyli na poziomie koncentracji, uwagi, zapamiętywania, zdolności kojarzenia. E, pojawią się deficyty na poziomie somatycznym, no bo jak ja nie śpię tyle, ile powinnam, to mój organizm nie ma szansy się zregenerować, co jeszcze mi bardziej osłabia te zasoby poznawcze, o których przed chwilą powiedziałam. No i tam nie bardzo jest czas na odbudowanie tych swoich zasobów, na relaks, na przyjemność, więc ja zaczynam działać na takim. Standbaju, trochę wyłączeniu, trochę jak komputer, który już huczy, buczy, bo zaraz się przegrzeje i wyłączy. I te objawy, z którymi przychodzą osoby, to nie są jakieś znikąd pojawiające się psychopatologie, które randomowo trafiają na ludzi, tylko to jest konsekwencja pewnego stylu życia. I teraz, jak przyjrzymy się temu stylowi życia, to obecna rzeczywistość trochę nie sprzyja życiu wedle zdrowych zasad. To znaczy, jeżeli mamy zewsząd komunikat, że sky is the limit, że Twoje ciało może więcej niż Twój umysł i że dasz radę i w zasadzie trzeba być produktywnym 24 na dobę, a jeszcze sobie oglądasz do tego obrazki na Instagramie, na którym wszyscy pokazują, że osiągnęli jakiś sukces, że tu im się coś powiodło, najlepsze zdjęcia z wakacji, to to może wspierać. Taką postawę zaniedbywania bardzo podstawowych potrzeb fizjologicznych. Jak sobie przypomnimy, przypomnimy piramidę potrzeb Maslowa, takiego behawiorysty, to na samym dole mamy potrzeby fizjologiczne. Bez tych potrzeb fizjologicznych, zaopiekowania tych potrzeb fizjologicznych trudno nam będzie sięgać po potrzeby samorealizacji. No a ten współczesny rytm życia dla wielu osób wskazuje, że obecnie ze snu Obecni z relaksu, obecni z aktywności fizycznej, a w większości mamy pracę siedzącą. No i tam, jak nie zdążysz sobie przygotować posiłku, to zamówkę baba o 22, no bo przecież musisz coś zjeść. I nie mówię, że jeden dzień czy tydzień nam sprawi kryzys w zakresie zdrowia psychicznego, ale jeżeli będzie tak się działo długi czas, do tego dojdą. Trudności w pracy, inflacja, lockdown, yy, wojna przy wschodniej granicy, yy, problemy w takim naszym mikroświecie, trudności w relacji, choroba rodzica, wyzwania związane z pracą, to mamy bardzo dużo stymulacji i bardzo dużo napięcia przy niewielkich możliwościach regulacji tego napięcia. No i wtedy zaczyna się prędzej czy później jakiegoś rodzaju kryzys i z tym najczęściej Ostatnimi czasy, zwłaszcza po tych już ponad dwóch bardzo intensywnych latach, zgłaszają się osoby po pomoc. A czy to nie jest tak, że to my sobie czasami sami narzucamy bardzo dużo? Czy rozwiązaniem tego problemu nie byłoby też, może, nie wiem, wypisanie się z mediów społecznościowych? Jeżeli ktoś przychodzi do ciebie właśnie z tym zestawem trudności, od czego ty zaczynasz pracę? I jakie są powiedzmy takie końcowe wskazówki. No, bo możesz powiedzieć komuś musisz więcej spać, lepiej jeść, no ale nadal ktoś chce zarabiać dużo pieniędzy, żeby kupić sobie fajne auto, żeby zaimponować innym. Obserwuję blogerów podróżniczych na Instagramie i też chce pojechać w egzotyczną podróż, no za to trzeba jakoś zapłacić. No i są też jeszcze inne instagramerki, które pokazują, że no można chodzić na siłownię codziennie o 5 rano, żeby mieć takie, a nie inne, określone jakby ciało. Skąd my mamy wiedzieć, co jest nasze tak naprawdę, jeśli ciągle się porównujemy do całej reszty świata? Jak my mamy wybrać? Znaczy też oddemonizuje porównania społeczne, nie? Bo to jest takie, takie powiedzenie, a nie, nie porównuj się z innymi, nie patrz na innych. To, to by było bardzo szlachetne i, i wspaniałe. Natomiast człowiek jest istotą społeczną i żyje w jakimś środowisku. I trudno byłoby oczekiwać, że to środowisko nie będzie na tego człowieka oddziaływać. I teraz yy, porównania społeczne są naturalną metodą zdobywania informacji. Nie ma nic złego w tym, że ja wchodząc w jakieś środowisko porównuję się z kimś, bo muszę zdobyć informacje, jak ja funkcjonuję, jak ja wypadam w tym środowisku. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy standardy, które wybieram do tych porównań, są nieprzystające do okoliczności mojego życia. To znaczy, pytanie, czy ja mogę? wstawać o piątej rano i iść na siłownię. Pytanie, czy w stylu życia, w rodzaju pracy, jaki wykonuję, możliwe jest, żeby przez większą część roku być w podróży? Jeżeli tak, świetnie. Ale pytanie, czy dla każdego te warunki i okoliczności będą takie same jak ten obrazek, z którym się porównujemy? Czy każdy z nas może mieć pracę zdalną i wykonywać ją z każdej części świata? Czy ja mam w tym momencie zasoby na to, żeby dokonywać w swoim życiu jakiejś rewolucji? Owszem, możemy mieć różnego rodzaju marzenia, ale mamy także takie bardzo brutalne realia, jak czasami kredyt, dzieci. Nie wiem, zobowiązania, które wymagają zostania na miejscu. I kiedy zaczynamy pracę, to my sobie tak naprawdę podczas wywiadu mapujemy, co mam, jak wygląda moja obecna sytuacja życiowa yy, i czego chcę, czego potrzebuję. No i trochę musimy czasami się urealnić. To znaczy, czy to, czego chcę, jest w zasięgu możliwości tego, co mam obecnie? Czy ja jestem w stanie to uzyskać w ciągu najbliższych miesięcy czy może to jest jakiś długofalowy plan, który też może wyznaczać mi kierunek pewnych zmian. Bo to nie jest tak, że ja muszę wybierać, to nie jest dla mnie marzenie. Być może jeżeli ono jest ważne, jeżeli ono jest moją wartością, to ono jakby należy je realizować. Tylko nie możemy trochę ulegać takiemu hurra optymizmowi yy, właśnie sky is the limit. Albo positive vibes only, no bo życie nie jest tylko pozytywne i ja mam jakieś ograniczenia, ale także jakieś zasoby, jakieś możliwości, i czasami poukładanie tego, sformułowanie, nazwanie y zwiększa prawdopodobieństwo, że stworzymy taki plan, który pozwoli nam te plany zrealizować, pozwoli nam te nasze marzenia po prostu osiągnąć. Jeżeli usiądę i będę mówić, ja też chcę tak żyć, ok, świetnie, tylko pytanie jak. I co mogę z tym zrobić? Więc czasami to wymaga takiego urealnienia i konfrontacji. Czasami wymaga to zweryfikowania, czy osoba, z którą ja się porównuję, no to to jest ten sam standard porównania i czy to jest y, jakby kryteria, w których żyjemy, warunki są podobne, czy zupełnie skrajnie różne i mamy zupełnie inne możliwości. E, no i także postanowienie, takie u, u, ułożenie, co jest dla mnie w życiu ważne. No i pamięć o tym, że doba ma bądź co bądź 24 godziny na dobę i że czasami. Ja się mogę znajdować w gorszej formie, w gorszej dyspozycji, i nie wstanę na tą siłownię albo nie odłożę tyle pieniędzy, ile sobie założyłam, bo warunki, yy, które się dzieją, nie wiem, na rynku mieszkaniowym, w ogóle sytuacja socjoekonomiczna w Polsce także się dynamicznie zmienia i ona nie będzie nas pytać, hej, czy ty masz teraz zasoby na inflację, czy jednak mam poczekać? No, po prostu życie brutalnie pokazuje nam, że jest w stanie zweryfikować nawet najdoskonalszy plan. Tylko jeżeli będziemy się zamartwiać, czy ja sobie z tym planem poradzę, albo czy y, jakoś ruminować, że różne rzeczy, które zrobiłam, się nie wydarzyły, to tak naprawdę y, nie poświęcam uwagi i nie poszukuję adaptacyjnych rozwiązań do radzenia sobie tu i teraz. Mhm. Czyli, jeśli obserwuję jakiegoś przedsiębiorcę, który zatrudnia co coraz kolejne osoby i kupuje sobie nowe Ferrari, to ja mogę popatrzeć na to i zdecydować: OK, to może to nie jest moje, to nie jest do końca dla mnie, i to wymaga też dużo stresu, jakby i dużo zaangażowania i dużo pracy, bo myślę, że też o tym często zapominamy, że OK, widzimy tą jedną stronę medalu, jakby wspaniałe imperium. 50 pracowników plus fajne samochody czy dalekie podróże ale nie zastanawiamy się, czy chcemy też wziąć um, ten stres, obciążenie i ilość pracy, którą trzeba, żeby coś zdobyć. No, czasami możemy sobie nie zdawać sprawy z konsekwencji, że być może osoba, która prowadzi taką działalność i, i odnosi takie sukcesy na polu zawodowym, ponosi jakieś straty na polu osobistym. Być może przegapia, nie wiem, przedstawienia swoich dzieci w szkole albo, nie wiem, ich pierwsze kroki, które stawiają gdzieś w domu pod czyjąś opieką. I... No co jest dla mnie na ten moment ważne. Po drugie, czy ja chcę prowadzić, czy ja mam takie zasoby, takie umiejętności, takie finanse do tego, żeby stworzyć taką działalność. Czy, czy ja chciałabym tylko te sukcesy, które widzę, czy jestem w stanie też przyjąć konsekwencje, które się z tym wiążą, także pewnego rodzaju ryzyko. Sama, kiedy czasami oglądam różnego rodzaju, nie wiem, no, ludzi na Instagramie, to sobie myślę, ale fajnie. No ale pytanie, czy y, pracując terapeutycznie i pracując dydaktycznie, full time, a jednocześnie wiodąc jakieś życie rodzinne, jestem w stanie wcisnąć w swój kalendarz katrożnicze treningi y, y, które na przykład wykonują osoby, które zajmują się modelingiem, po to, aby zachować y, kondycję i, i jakąś rzeźbę swojego ciała. Moja doba to jest, co Coś, co jednoczy wszystkich ludzi, niezależnie czy jesteśmy Billem Gatesem, czy już posłużę się takim brutalnym stereotypem kowalskim, wszyscy mamy 24 godziny na dobę i nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego wcisnąć. Znaczy próbujemy, bo obcinamy sobie właśnie z tego snu, czy z tego relaksu, ale to także ma swoje konsekwencje. Ja myślę sobie, że coś takiego się wydarzyło, że nam się wydaje, że to życie powinno być tylko mm, przyjemne. Że właśnie te, te, te wspomniane już przeze mnie pozytyw vibes only, z którymi staram się trochę walczyć, sprawiają, że wszystko to, co trudne, próbujemy gdzieś wyprzeć poza ten obrazek naszego życia, a jednak to życie to taki zbiór doświadczeń, który będzie się składał zarówno z sukcesów, jak i z porażek. Oczywiście o porażkach mówimy nieco rzadziej niż o sukcesach. Mhm. Mm bardzo się cieszę, że tak płynnie przeszłaś do tego tematu, bo ja właściwie kilka miesięcy temu zdałam sobie sprawę, że przez nie wiem ile świadomie, tak naprawdę świadomie lat żyję, powiedzmy świadomie, wciąż dążyłam do tego, żeby być jak najszczęśliwszą osobą jak najczęściej. Dla mnie to był jakiś taki cel i miałam przekonanie, że moje życie będzie dobre, jeśli ja ciągle będę szczęśliwa. Oczywiście. Nieświadomie uciekałam od dyskomfortu, nieświadomie uciekałam od trudnych emocji, których nie byłam w stanie przeżywać. Skupiałam się tylko i wyłącznie na tym, żeby odwiedzać kolejne kraje, zdobywać kolejne sukcesy w pracy, zarabiać coraz więcej pieniędzy i zdobywać uznanie innych osób. I tutaj pytanie: już teraz wiem, że my nie możemy być ciągle szczęśliwi. Ale dlaczego nie możemy być ciągle szczęśliwi? Ja miałam wrażenie, że naprawdę dobrze mi idzie, że odhaczam, dobra, praca super, praca zdalna, yy, w końcu wyjecham z Polski, od dwóch i pół roku mieszkam w ciepłych krajach. No, kolejna rzecz odhaczona. Naprawdę fajnie zarabiam, jestem z tego zadowolona, pracę mam super, i na sam koniec jeszcze pojawił się partner, który spełniał po prostu moje yy, takie zachcianki 10 na 10. No, mówię, kurde. Wszyscy mówią, że nie można być ciągle szczęśliwym, a mi się udało, dopóki nie przyszedł kryzys w związku i moja wizyta na terapii, więc trochę sobie urealniłam to życie. Ale może nam powiesz właśnie, dlaczego my nie możemy być ciągle i zawsze szczęśliwi, nawet jak tak bardzo się staramy i się spinamy. Wiesz co, ja miałam taką wizję, jak kończyłam studia. Że właśnie ukończenie studiów to będzie jakaś taka magiczna granica, po której już będzie tylko dobrze. To znaczy, że już to będę to doświadczenie, już będę taka gotowa do tego życia i już będzie tylko dobrze. I też sobie myślę, to było bardzo głupie, naiwne, ale, ale żyłam w takim przekonaniu. W zasadzie wydawało mi się to bardzo oczywiste i też mi się wydawało, że wszyscy tak myślą i że tak po prostu jest. I też sobie myślę, że różnego rodzaju bajki Disneya i żyli długo i szczęśliwie, ale nikt nie pokazuje jak. Trochę robią w nas takie oczekiwania, że właśnie jak my sobie odhaczymy różne punkty, to już będzie tylko dobrze. Tak jakby to życie się miało zatrzymać i powiedzieć: OK, ty już przeszedłeś ten sprawdzian, to teraz będzie tylko z górki. No, ale mamy w tym naszym życiu takie bardzo normatywne doświadczenia, jak na przykład, nie wiem, straty rodziców. Mamy także kryzysy rozwojowe, już abstrahując od takich strat rodziców, dziadków, zmiany życiowe. No, adaptując się do różnych ról, my musimy sobie ten świat na nowo poukładać. Ja studentka, ja osoba pracująca, ja partnerka, ja matka, ja babka i wszystkie inne role, które nas w życiu spotykają, wymagają od nas po prostu adaptacji. I czasami, kiedy mówię o adaptacji, to mówię o takiej metaforze remontu pokoju. Nie? Jak ktoś z Państwa robił remont, to na pewno wiecie, że nigdy nic nie idzie zgodnie z planem i zawsze coś się wykrzacza po drodze, albo czegoś nie ma, albo ekipa remontowa coś rozwali. No i jest taki moment w tym remoncie, że jest po prostu kurz, pył, wygląda to fatalnie i nie widać jeszcze tego momentu, w którym ta wizja, jaką zaplanowaliśmy po remoncie, się realizuje. I to jest ten moment tego kryzysu rozwojowego, że musimy, że tak powiem, wsadzić bombę i wszystko wysadzić w powietrze, zanim zaczniemy to układać z powrotem. I różnego rodzaju nasze zmiany życiowe, zmiany ról, kryzysy rozwojowe sprawiają, że to jest właśnie ten moment bomby. I my mamy takie oczekiwanie, że dobra, bomba wybuchła, ale ja mrugnę dwa razy okiem i to już wszystko będzie poukładane tak na nowo i ekstra. To wymaga czasu. To wymaga rozwagi, to wymaga popełnienia błędów. Kto z Państwa kiedyś pro, jakoś projektował sam sobie mieszkanie to, albo składał meble z IKEA, to będzie wiedział, że jak nie posłucha instrukcji, to e, nagle się okazuje, że ta szuflada się nie otwiera. E, I to też jest część doświadczenia, już mówiąc tak metaforycznie w naszym życiu, że popełnianie błędów przy tych swoich kryzysach rozwojowych jest sposobem na dowiadywanie się różnych informacji na temat ja po to, żeby potem tych błędów unikać, ale popełnimy też inne, to jakby jest wkalkulowane. I myślę sobie, że w tej palecie emocjonalnej my mamy przeważającą ilość emocji o walencji negatywnej, czyli tak zwanych emocji trudnych, a mniejszą część emocji pozytywnych, i zapominamy tylko, że wszystkie emocje pełnią rolę informacyjną. To znaczy, emocje to są takie drogowskazy i sygnały, które nam o czymś mówią i gdybyśmy się pozbyli tych informacji płynących ze smutku, złości, strachu, no to ten nasz optymizm mógłby doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji i mógłby nam o paru istotnych rzeczach nie powiedzieć, jak na przykład o zagrożeniu, albo o stracie czegoś ważnego, albo o naruszaniu naszych granic. Więc yy, ja sobie myślę, że kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że te emocje o czymś nam mówią, to trochę bardziej jesteśmy w stanie je przyjąć, po to, aby zastanowić się, jaką informację właśnie ze sobą niosą i co ja z tej informacji mogę odczytać. Mhm. Czyli to nie jest tak, że ja sobie wybieram tylko z palety łatwych do przeżywania emocji, a te trudne odkładam na bok i uważam, że nie istnieją, albo udaję, że nie istnieją, ignoruję je. <laughs> nie, one mnie w ogóle zupełnie nie dotyczą. Czyli my potrzebujemy wszystkich tych emocji, i dlaczego one są takie ważne? Czy my nie moglibyśmy wyłączyć tych emocji, żeby ich nie przeżywać? No bo to często. Tak. jakby utrudnia nam życie. Znaczy możemy wyłączyć, tylko wtedy wyłączamy wszystko. Nie? Możemy tak dysocjować albo zamrozić te emocje, tylko to nie działa tak, że ja sobie zamrożę smutek i lęk, ale radość zostawiam. Jeżeli zamrażamy to wszystko um, i e, no i to tak jak powiedziałam, no, jeżeli tracisz bliską osobę, nie? No to przeżywasz smutek. I to jest informacja o tym, że tracę coś, co jest dla mnie ważne. Czasami nie mogę nic z tym zrobić, ale sama informacja o tym, że zmienia się coś właśnie w tym moim krajobrazie i ja czuję jakąś stratę z tym związaną, jest informacją o tym, że ktoś był ważny, że pełnił w moim życiu jakąś ważną rolę, czegoś mnie nauczył, coś z tego doświadczenia ze sobą niosę dalej. Jeżeli coś mnie złości, to być może to jest takaś informacja, że ktoś narusza moją granicę, i mogę zastanowić się, w jaki sposób asertywnie wyrazić to, że nie mam na to zgody, po to, aby poprawić jakość funkcjonowania w jakiejś relacji, czy to prywatnej, czy zawodowej. Jeżeli przeżywam strach, no to być może jest jakieś zagrożenie, które gdzieś się czai i ja dzięki temu yy, strachowi mogę włączyć strategię radzenia sobie, które pozwolą mi po prostu się uratować. Jeżeli naprzeciwko mnie stanie wygłodniały tygrys, ja poczuję strach, no to to zwiększa yy, szanse na to, że w zależności od tego jak oceniam sytuację, włączę strategię walcz albo uciekaj. Jeżeli ja nie poczuję tego strachu, no to ten tygrys mnie po prostu zeżre, bo ja nie będę w stanie reagować adekwatnie do sytuacji. Więc yy, ja bym tak strasznie nie demonizowała tych emocji. Natomiast emocje nie zawsze pojawiają się w odpowiedzi na takie faktyczne bodźce. To znaczy, my możemy poprzez różnego rodzaju zniekształcenia poznawcze, na przykład katastrofizację, y, uruchamiać sobie poziom lęku, który sprawi, że ten poziom napięcia będzie tak duży, że będzie nam trudno funkcjonować. Tylko wtedy nie sama emocja jest winowajcą, a raczej ten proces myślowy, który za tym procesem stoi. Mm -hmm. Zaraz zapytam, czy my możemy jakoś na te emocje wpływać, ale najpierw. Twoim zdaniem, jak my sobie radzimy, nie wiem, osoby w moim wieku, trochę starsze, powiedzmy 27, 30, 40 lat, osoby, które są wychowane może przez rodziców, którzy sami nie wiedzieli, jak radzić sobie z emocjami, jak je rozpoznawać i przede wszystkim nigdy ich nie nazywali? Bo ja nie słyszałam nigdy: A, okej, okay, upadłaś, pewnie cię boli, zaraz przejdzie, albo A, okej, okay, coś się wydarzyło, pewnie jest ci smutno. Więc ja osobiście nie nauczyłam się jako dziecko czy jako nastolatka rozpoznawać i nazywać emocje. I jeżeli my zauważymy u siebie, że my zupełnie nie posiadamy takich kompetencji i ignorowaliśmy do tej pory temat emocji, jak my możemy się nauczyć je rozpoznawać i nazywać? Czy można się nauczyć z tego z książek, z podcastów Gutral albo niecieckiej, <laughs> albo czy trzeba iść od razu na terapię? Nie, nie trzeba iść od razu na terapię. Też, ja mam taki przykład osobisty, który też często powtarzam, że ja myślę, że gdzieś do 23 roku życia nie wiedziałam, że jestem smutna dowiedziałam się na studiach psychologicznych, ponieważ u mnie w domu było tak, że jak przychodziłam ze szkoły i moja mama, właśnie jej się wydawało, że mam taką minę nie w sosie, to mówiła, dziecko, jaka ty jesteś zmęczona, idź na górę się połóż. No i mam na górę i się kładłam do pokoju i tak nie wiem, sobie zrobiłam jakąś drzemkę i wstałam i dalej się czułam tak, jak się czułam. I nazywałam to w swoim wewnętrznym świecie zmęczeniem. I dopiero jak zaczęłam czytać o emocjach, to połączyłam kropki, że hej, w sumie to chyba nie jest zmęczenie, tylko to jest smutek. A na smutek ta drzemka to mi nie bardzo pomagała, bo ona tylko jakby no, zamrażała, zamrażała czas, ale nie sprawiała, że ja to swoje źródło smutku albo jakoś nie regulowałam tej emocji. Więc myślę, że każdy z nas może nie mieć tego modelowania. I nie, może nie mieć tego odzwierciedlania, nazywania tych emocji, albo też mogą się tam wkraść błędy, które absolutnie nie były robione celowo i, i z jakąś premedytacją kontra mnie, po prostu były nieporozumieniem. Więc. Ym... Ja myślę sobie, że psychoedukacja, czyli czytanie o, o emocjach, o procesach psychicznych, są podcasty, są książki samopomocowe, są różnego rodzaju warsztaty, spotkania. Ja mam nadzieję i takie marzenie, że dożyję jeszcze w momentu, w którym psychoedukacja pojawi się w szkołach, żeby to było po prostu w programie nauczania, ale te wszystkie narzędzia no, mogą sprzyjać właśnie naszej. Nauce tego, ale także taka sama refleksja i samo badanie, co ja poczułam, jak się z tym, po, jak właśnie jak ja, jak ja reaguję w różnego rodzaju sytuacjach, jakie myśli pojawiają się w mojej głowie, jakie wzbudzenie fizjologiczne, czyli jakie y, sygnały z ciała odczytuję wraz z pojawieniem się różnych emocji. Ja wiem, że to jest na początku bardzo trudne, więc staramy się gdzieś to zepchnąć, pod dywan, zamieść, ale. Taka praca samoobserwacyjna w połączeniu z poszukiwaniem źródeł psychoedukacji ma szansę pomóc nam te zagadkowe puzzle poukładać. Mhm. Wspomniałaś wcześniej o tym, że strach jest informacją, o złości też powiedziałaś. A co ze smutkiem? Co się robi, kiedy jesteśmy smutni? Jaka to jest informacja? I jak ty sobie radzisz, jak jesteś smutna? No właśnie, to jest też ciekawe co zadać. Co się robi? Nic się nie robi. Emocje, emocje się przeżywa i nie trzeba z nimi nic robić. One miną. To jest dobra informacja. No i teraz pytanie. Jeżeli jestem smutna, bo zepsułam swój ulubiony łańcuszek, mogę podjąć strategię adaptacyjną, biorę łańcuszek, idę do jubilera i staram się go naprawić. Ale czasami dzieją się takie sytuacje, jak odchodzi moja bliska osoba. Ja nie mogę nic z tym zrobić. Muszę to przeżyć. I sama informacja, że, to, że, że czuję ten smutek, znaczy to był dla mnie ktoś ważny. I ja teraz tego kogoś ważnego tracę. I to jest po prostu taka sytuacja, w której ten smutek nie ma szans zastąpić, nie, nie, nie mamy możliwości zastąpić tej osoby. Ale my mamy zasoby, żeby przetrwać tę sytuację, pozwalając sobie na to, żeby ten smutek przeżywać, żeby rozumieć znaczenie tego doświadczenia i także spojrzeć na siebie z takim łagodnym no takim, takim łagodnym stosunkiem, że, kurde, teraz w Twoim życiu dzieje się coś trudnego. i... W jaki sposób możesz siebie wesprzeć, w jaki sposób możesz sobie pomóc w przetrwaniu tego, a takie oczekiwanie, że nie, 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 tego smutku nie powinno być, sprawia, że my się czujemy jeszcze gorzej. Mamy jakieś dziwne poczucie winy, albo wyobrażenie, że coś jest z nami nie tak, bo czujemy jakąś emocję. Czasami zdarza się tak, że do mojego gabinetu przychodzą osoby, które mówią: Nie wiem, praca jakoś mi nie satysfakcjonuje, w moim związku jest kryzys, a mój rodzic choruje. Jestem smutna, proszę mi to zabrać. Ja nie mogę tego zabrać, bo to jest prawidłowa reakcja organizmu na to, co się dzieje w pana, pani życiu. My możemy zobaczyć, co możemy zrobić, żeby pan czy pani byli w stanie to przetrwać bez dolewania oliwy do ognia. To trochę tak, jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, że ten smutek jest takim ogniskiem. Ognisko, ono się w którymś momencie wypali, jeżeli nie będziemy dodawać do niego drewna. Ale my czasami stosujemy takie dezadaptacyjne strategie i czasami to może być dorzucanie tam kolejnych pelek drewna, czasami to może być po prostu lanie benzyny po całości. Takimi e, kwestiami są ruminacje. Na przykład, a dlaczego ja nie zrobiłam inaczej, a dlaczego ja nie postąpiłam, a gdybym ja się lepiej przygotowała, to może by się udało uniknąć jakiegoś błędu. E, czasami to jest na przykład stosowanie substancji w takim mechanizmie unikania. Jest mi tak trudno. Że skorzystam z jakiejś substancji, która pozwoli mi się znieczulić od tych emocji, co nie sprawia, że rozwiązuje się problem. Ja po prostu sobie przymykam okno na przeżywanie tych cierpień, a z drugiej strony dokładam sobie problemów i konsekwencji na poziomie zdrowia czy na poziomie relacji. Więc w takim momencie spotkania z psychoterapeutą, my sobie mapujemy nie tylko co się dzieje, ale także w jaki sposób sobie z tym radzimy. I czy wszystkie mechanizmy to one nam pomagają w przeżywaniu tych emocji, czy one nam e, raczej utrudniają? No, mamy także takie surowe, karzące głosy w momencie, w którym przeżywamy coś trudnego. Dlaczego jesteś taka smutna, nic się nie dzieje, ludzie mają gorzej. To jest mój ulubiony argument. Ludzie mają gorzej. No pewnie gdzieś na świecie ludzie mają gorzej, ale to w żaden sposób nie sprawia, że moja osobista tragedia czy jakieś osobiste trudne przeżycie powinno zniknąć i, i wyparować. Dajmy sobie moment i szansę na przeżywanie tych emocji, także sprawdzanie, co mi pomaga. To czasami jest tak, jak pytam również w gabinecie: Czy pan, pani powiedziałby to samo swojej przyjaciółce, która byłaby w podobnej sytuacji? Weź się w garść. Wszystko będzie, inni mają gorzej. No nie, nie powiedziałbym tak. A co by pan powiedział? Że jest mi przykro, że to musi być trudne. Co mogę dla niego, dla niej zrobić? Nie wiem, ugotowałbym mu obiad i przyniósł do domu. No dobra, to przyjaciel z jakiegoś powodu może to otrzymać, a pan? No i wtedy nagle się okazuje, że wobec nas uruchamiają się różne głosy, które też słyszeliśmy, które zinternalizowaliśmy, czyli przyjęliśmy jako nasze. I się tymi głosami traktujemy na tej przestrzeni naszego życia i w stylu radzenia sobie z różnymi wydarzeniami w naszym życiu, i one nie zawsze właśnie nam pomagają to ognisko wygaścić. Czy jest jakiś taki określony czas na przeżywanie smutku, że jeśli stracimy kogoś, bo nie wiem, czy ty na pewno słyszałaś o tym, że nie wiem, jeżeli tracimy mamę, to żałoba powinna trwać? Rok, jeżeli tracimy kuzyna, to ileś miesięcy. A jeżeli tracimy małżonka, to pięć lat trwa żałoba. Czy jest jakiś taki czas, którego my możemy się spodziewać, że okej, okay, to jest naprawdę trudne do przeżycia? Jest mi smutno bardzo, ale za tydzień minie, za miesiąc. Nie, nie mam w pamięci dokładnie takich danych dotyczących y, y, czasu trwania w zależności od bliskości relacji, ale Warto pamiętać, że różnego rodzaju kwestie w psychologii są modelami, jakimiś uśrednionymi poziomami, gdzie część z nas, mając inną sytuację życiową, inne zasoby, będzie w stanie poradzić sobie nieco szybciej, a inni z nas nieco wolniej. Natomiast taką odpowiedział na pytanie, kiedy udać się po pomoc, bo to jest też często takie pytanie, kiedy to już jest ten moment, żeby był taki test, że ja sobie go zrobię i już wiem, teraz jest dostatecznie źle, żeby pójść po pomoc. Ja myślę sobie, że nie każdy moment konsultacji z psychologią kończy się terapią. Czasami mm, mamy po prostu taki proces konsultacji, czyli jednego, dwóch, trzech spotkań, które działają na zasadzie psychoedukacji i wsparcia. To też jest taka forma, w której można na przykład otrzymać psychoedukację związaną z emocjami i strategiami regulacji emocji. A y, czasami no, po konsultacjach rozpoczniemy pracę terapeutyczną nakierowaną na konkretny cel. No, y, y, żałoba nie jest stanem chorobowym. Przedłużą Zbliżająca się żałoba może być czymś, co niepokoi, i wówczas możemy w jakiś sposób tutaj zaobserwować i, i zaoferować jakąś pomoc. Ale ja sobie myślę, że do terapeuty powinniśmy iść wtedy, kiedy ta myśl jakoś nam się, przez, do, który się raz powraca do głowy. I pojawia się takie pytanie, yy, czy, czy ja powinnam iść po pomoc. No, yy, myślę sobie, że ta, ta, ten model żałoby versus rzeczywistość to jest sprawa bardzo indywidualna, ale jeżeli czuję, że ponoszę jakieś konsekwencje w swoim życiu, że jest mi trudno funkcjonować, że nie mogę się skupić, i to mnie w jakiś sposób niepokoi. Nie wiem, albo zmagam się z myślami samobójczymi, to to już jest absolutny sygnał do tego, żeby sięgnąć po pomoc specjalisty. Ja często porównuję takie kwestie związane ze zdrowiem psychicznym do zdrowia fizycznego. Jeżeli złamie nogę, no to ile jestem w stanie dać sobie czasu na to, żeby powrócić do sprawności jakiegoś funkcjonowania. Po niektórych wypadkach nie wrócę do pełni sprawności. I po niektórych zdarzeniach. Albo w niektórych sytuacjach w zakresie zdrowia psychicznego, moje życie nie będzie zjawiskowe i idealne. Ale zadaniem zarówno leczenia, jak i psychoterapii jest czynienie tego życia najlepszym, jakie to jest możliwe na dane warunki. Nawet jeżeli warunki są bardzo trudne, możemy zrobić różne rzeczy, które sprawiają, że ten komfort w, jakiś, w jakimś stopniu się poprawi. Dla mnie bardzo dużym odkryciem właśnie podczas terapii było to, że my mamy wpływ na emocje. To był dla mnie szok. Jak widziałam ten model, że emocje wpływają na nasze reakcje z ciała i tam się pojawiają też jakieś myśli, i to dalej wpływa na emocje. I miałam takie wow! Jak ja zmienię moje myśli i ja zauważę, to mogę zmienić moje emocje. I poczułam się trochę jak taki magik, ale z drugiej strony, kiedy mamy dużo trudnych emocji, to wydaje mi się, że to jest czasami niemożliwe. Jeżeli to jest jakiś taki taki lekki smutek, to ok, można coś tam w tych myślach pozmieniać, ale jak, jak my możemy wpływać na te trudne emocje i czy warto wpływać i sobie, nie wiem, na przykład umniejszać właśnie, że a dobra, to nie jest aż takie, takie trudne, to nie jest aż takie straszne, to nie jest aż takie ważne. Jak opowiadasz o tym modelu, no to rozumiem, że nawiązujesz do modelu ABC Alberta Lisa, który potem został wykorzystany w terapii poznawczo-behawioralnej, też włączony przez Arona Becka. To jest takie nasze podstawowe narzędzie detektywistyczne. To znaczy, jakaś sytuacja wywołuje jakąś myśl automatyczną, a ta myśl automatyczna generuje konsekwencje na trzech poziomach: na poziomie emocjonalnym, na poziomie behawioralnym, czyli zachowania, i na poziomie reakcji fizjologicznych, czyli tych doznań z naszego ciała. I teraz, jeżeli spotykamy się tutaj dzisiaj na nagraniu, i ty na mnie patrzysz, i ja bym miała taką myśl, ona pewnie myśli, że jestem głupia. To najpewniej poczułabym lęk, e, miałabym taką myśl, żeby jak najszybciej ten wywiad skończyć, podziękować i się wyłączyć, a na poziomie reakcji somatycznych, e, nie wiem, towarzyszyłoby mi szybsze bicie serca, drżenie rąk, gula w gardle. Pytanie tylko, po czym ja mogę poznać, co ty myślisz? Dopóki ja Cię nie zapytam: Hej, Justyna, czy Ty myślisz, że jestem głupia? To moja myśl o tym, co Ty myślisz, jest w ogóle jakimś metapoziomem myśli i tylko i wyłącznie hipotezą. Jak można rozpoznawać, co myślą inni? Po czym to poznać? Że masz jakiś wzrok, jakieś spojrzenie? W jakim stopniu, jak jeszcze inaczej mogłabym wyjaśnić, dlaczego tak na mnie patrzysz? Może jesteś zaciekawiona tym, co mówię? Ładny kwiatek stoi za mną? Yy, może jakoś dziwicie to, co mówię, bo pierwszy raz o czymś takim słyszysz? Tam jest bardzo dużo różnych wyjaśnień. Dlaczego ty na mnie patrzysz w taki sposób? I kiedy uświadomię sobie, że tych myśli, tych wyjaśnień, dlaczego tak na mnie patrzysz, może być bardzo dużo, poza tą jedną, w którą tak bardzo uwierzyłam, że na pewno myślisz, że jestem głupia, to nagle się okazuje, że to moje wzbudzenie emocjonalne nie jest tak silne, to nie musi być tylko lęk, yy, to mogą być jakieś inne emocje, także taka, taki zupełnie neutralny stan. Yy, no i będę miała taką myśl, ok, dobra, no. Nagrywanie podcastu z taką świadomością, że ktoś go będzie słuchał, nie jest sytuacją codzienną. Może towarzyszyć mi wzbudzenie. Widzimy się po raz pierwszy, rozmawiamy ze sobą po raz pierwszy, więc nie znam jeszcze Twoich spojrzeń i tego, jak reagujesz na ludzi, ale chcę dokończyć ten wywiad, podzielić się z Tobą informacjami. No i ten poziom wzbudzenia fizjologicznego też zaczyna być niższy. Czasami, kiedy mm, rozmawiam o zniekształceniach poznawczych, bo, bo te, te myśli, które są takie właśnie katastroficzne, Albo jakoś bardzo zero-jedynkowe, często noszą znamiona z niekształceń poznawczych, to często pokazuję moim studentom długopis. Teraz pokazuję Justynie długopis. Justyna, jaki jest ten długopis? No, taki, nie wiem, zielony. Zielony, a ja bym powiedziała, że bardzo ładny. I teraz każda z nas patrzy na ten sam przedmiot, który Ci pokazałam, z różnej perspektywy i różnej kategorii. Opisujemy ten sam przedmiot w różnych kategoriach. Czy któraś z nas ma rację? No, pewnie, że on jest zielony, jest stwierdzeniem bardziej obiektywnym, no bo teraz, gdybyście Państwo wszyscy mogli zobaczyć ten długopis, naprawdę on jest zielony. Natomiast, czy on jest ładny, czy on jest brzydki, to już jest kwestia osobistych preferencji, opinii, interpretacji i w ogóle tego, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. I teraz myśli, które są adaptacyjne, które są mniej podatne na zniekształcenia, to takie, które są oparte na faktach. I teraz, jeżeli ja mam taką myśl: Justyna na mnie patrzy tak, jakbym była głupia, to gdybym ci teraz zrobiła zdjęcie i wysłała je do wszystkich odbiorców, to ktoś by powiedział: Nie, ona nie patrzy, jakbyś była głupia, ona jest zaciekawiona, ona jest zmartwiona, ona jest zmęczona, ona jest zadowolona. Wiesz, każdy mógłby sobie to zinterpretować jakoś po swojemu. Żeby opisywać rzeczy w kategoriach faktów, a nie interpretacji, to mogę powiedzieć, Justyna ma dzisiaj na sobie beżowy dres, okulary, patrzy na mnie, nie ma zmarszczonych brwi, nie wiem, ma szeroko otwarte oczy. I jakie są alternatywne wyjaśnienia, dlaczego Justyna na mnie patrzy? No, bo jak prowadzi ze mną rozmowę, to na kogo ma patrzeć? No, w sumie to całkiem adaptacyjne, żeby patrzyła na mnie. Um, nie powiedziała nic, co miałoby sprawiać, że jakoś wrogo się do siebie odnosimy. Raczej mam takie poczucie, że wykazuje się jakimś zainteresowaniem. Czy jest jakaś inna myśl, która mogłaby opisywać, dlaczego jest na mnie patrzy? I wtedy mogę sobie uświadomić: Okej, okay, ja mam takie poczucie, że ona myśli, że jestem głupia, ale to nie oznacza, że ta myśl jest prawdą. I jeżeli ja sobie taki wbijam klin w te moje automatyczne interpretacje i poszerzam tą perspektywę rzeczywistości, to wtedy mam szansę zaobserwować, że są też inne wyjaśnienia, że to, co ja myślę, nie jest prawdą, nie musi być prawdą. Dopóki nie zapytam, hej Justyna, ty jesteś jakoś zadowolona z tego nagrania, z tego spotkania? Czy, czy, czy coś było niejasne? Podobało ci się to, co jakby wszystko było zrozumiałe? No to ja mam szansę Konfrontować te swoje przekonania z rzeczywistością. I jeżeli ja to skonfrontuję i okaże się, że tam nie było dobrego połączenia, to że jakoś nadinterpretowałam Twoje zachowanie, to ja się mogę ponownie urealnić, tak, stworzyć bardziej adaptacyjne przekonanie, które trafniej opisuje rzeczywistość. I my często przeceniamy wagę swoich myśli. To znaczy, że jak ja pomyślę, że coś się stanie, to to się na pewno stanie. To Ponownie, to znowu będzie po prostu już proszę o to wiele razy, a wciąż się nie udało. Wszystkich proszę, żeby pomyśleli, że wygrałam w totolotka. Nie? No nie wygrałam w totolotka. Czyli jakby te myśli nie mają mocy dziania rzeczywistości. Chociaż bardzo bym chciała w tym wypadku. Czasami też jest takie, takie ćwiczenie poznawcze, które przeprowadzamy z pacjentami na sesji. Proszę pomyśleć, że jest pan, pani krzesłem. No nikt się nie przeinacza w to krzesło. Czyli... Nasze myśli są podatne na zniekształcenia, zatem jeżeli boimy się, że one się za bardzo zniekształciły z różnych powodów, to spróbujmy je oprzeć na faktach. I teraz często nam towarzyszą takie myśli: jestem beznadziejna, jestem niekompetentna, jestem głupia, wyśmieją mnie. Ok, ja jestem w stanie w tę myśl uwierzyć, tylko kto z Państwa ma umiejętność przewidywania przyszłości, żeby wiedzieć, co się zdarzy? Czy kiedyś w życiu zdarzyło się tak, że ktoś Państwa wyśmiał w momencie przemówienia publicznego? Czy yy, jeżeli mam taką myśl, jestem głupia, no to jakie są dowody, które to potwierdzają, a jakie są dowody, które temu przeczą? Jeżeli dowód, który to potwierdza, oj, źle, uzupełniłam raport w zeszłym tygodniu, okej, okay, dobra, mogę to przyjąć jako dowód, a jakie są dowody, które temu przeczą? Czy faktycznie. Gdyby pan, pani była głupia, to byłaby tu, gdzie jest, byłaby w stanie, nie wiem, wykonywać swoje obowiązki, realizować swoje e, zawodowe marzenia i potencjały. I wtedy okazuje się, że większość rzeczy, o których myślimy, albo część takich dezadaptacyjnych myśli, które nam, automatycznych myśli, które nam podgrzewają e, ten, e, te emocje, są po prostu myślami zniekształconymi. I, i próbując prostować, konfrontować z rzeczywistością te myśli, e, jesteśmy w stanie trochę. Zmniejszyć, zmodyfikować to nasilenie emocji. Mm -hmm. A jeśli nadal te emocje są dosyć silne i trudne, to w jaki sposób je regulować? Um, jeśli chodzi też o działkę jedzenia, dietetyki, część osób, wydaje mi się, że duża część kobiet, y, reguluje swoje emocje poprzez jedzenie, część osób reguluje emocje poprzez alkohol, jakieś inne używki. Albo też udajemy, że tych emocji nie ma, i ja na przykład bardzo lubiłam regulować swoje emocje pracą. I pewnie też dlatego jestem tu, gdzie jestem, bo żeby unikać tych wszystkich trudnych emocji, dużo czasu poświęcałam na pracę. No i można teraz się w sumie cieszyć, że OK, to przynajmniej sobie fajną pracę ogarnęłam i mogę się teraz nauczyć regulowania emocji. W jaki sposób robić to dobrze żeby nie uciekać w jedzenie, pracę albo alkohol. No przede wszystkim, jeżeli ja czuję, że uciekam, no to, to już jest jakiś sygnał, że to nie jest dobrze, nie? Czyli unikanie. Yy, I unikanie no jest dezadaptacyjną strategią, ale... Yy, no ona może czasami dostarczać takich pozytywnych wzmocnień. Zresztą w podcaście z Darią Abramowicz też mówiłyśmy o innym mechanizmie kompensacji, jako takiej strategii regulacji, w którym mogłoby się wydawać, że taka wzmacniana społecznie potrzeba, jak na przykład aktywność fizyczna, taka wzmożona, czy właśnie taki zamordystyczny trening o piątej rano ponad wszystko, może być strategią kompensacyjną. My musimy zobaczyć, w jaki sposób my używamy tych strategii. Jeżeli ja czuję smutek, i zjem pół tortu z lodówki, po czym czuję jeszcze większy smutek, bo nie byłam w stanie skontrolować swego impulsu i zdałam sobie sprawę, że postąpiłam przeciw swoim wartościom, jak na przykład nie wiem, zdrowe odżywianie czy dbanie o zdrowie. To mi to daje tylko na chwilę ukojenie emocji, a potem spowoduje inne albo pogłębione nasilenie tego doświadczenia emocjonalnego. Ja myślę sobie, że przede wszystkim zastanowić się, co czuję, jakie myśli mi towarzyszą, i sprawdzić, czy te myśli nie są podane na zniekształcenie, a potem, co ja chcę z tym zrobić, sprawdzając, czy właśnie nie pogłębi to mojego stanu emocjonalnego, albo nie, powodu, nie spowoduje krzywdy na innym poziomie, bo czasami. Formą regulacji emocji jest to, że właśnie ja się nie zaangażuję w pracę, tylko przeżywam coś trudnego, nie wiem, rozstaję się z partnerem, sypie mi się związek, to ja zwolnię i pozwolę sobie na to, żeby płacze. strategią regulacji emocji, można płakać, popłaczę sobie na kanapie, odpocznę, wyśpię się, przygotuję sobie posiłek, pójdę na spacer. Bo będę na świetle dziennym, w, w, na łonie natury. Zadzwonię do przyjaciół albo do przyjaciółki, z którą będę mogła pogadać o tym, co się, sta, co się stało, albo wręcz przeciwnie, powiedzieć: Słuchaj, nie chcę o tym gadać, potrzebuję pogadać o pierdołach. I rozpoznawanie tych strategii regulacji emocji, takich wewnętrznych, które działają. No to jest sprawa indywidualna, no jakby jest to pewnego rodzaju proces. Ja też od pewnego czasu jakby potrafię rozpoznawać, że w momencie silnego przebodcowania, kiedy mi się tam nakręca karuzela katastrofizacji, to ja właśnie potrzebuję wszystko powyłączać. Wszystkie tam telefony, social media, wszystkie filmy i inne elektroniczne źródła stymulacji. Powiem mojemu mężowi, słuchaj, potrzebuję teraz tak godzinki, i sobie potrzebuję poleżeć i popatrzeć w sufit i postosować relaksację i postosować mindfulness, właśnie po to, żeby obniżyć ten poziom napięcia. Ale to jest, to jest moja nowa umiejętność, nie wiem, którą zbudowałam na przestrzeni może ostatnich dwóch lat. Czasami, kiedy czuję, że jest duży poziom napięcia, który mi się zbiera głównie w plecach, to to jest moment, w którym muszę iść na jogę. Albo na siłownię, bo potrzebuję to rozruszać. Ale to także jest moment, w którym yy, nie wiem w obecnym stanie, ile umawiałyśmy się na, ten, na tę rozmowę? Dwa, trzy miesiące? Odmawiałam ci nie dlatego, że cię nie lubię, tylko dlatego, że wiedziałam, że nie mam zasobów na to, żeby tę rozmowę przeprowadzić. I to też jest taka yy, umiejętność rozpoznawania tego, że kurde, no mogłabym się tam z Justyną umówić pewnie w listopadzie. Ucięłabym znowu dwie godziny ze snu, coś poprzepychała, i może jakoś by się udało, ale nie dam rady. Nie dam rady zrobić tego wywiadu dobrze, i nie dam rady także e, być taka świadoma, przytomna, obecna tu, gdzie jestem, więc jeżeli. Możesz, Justyno, to poczekaj, tak ci napisałam. I, i to było dla ciebie okej, okay? a często nam się też włączają katastrofizacje, bo się obrazi, bo nie wiem, szansa przypadnie, bo nigdy mnie więcej nie zaprosi ponownie. To są zniekształcenia. Jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że okej, okay. moja prawda jest taka, że ja teraz nie mam siły i zasobów na to, żeby się z Tobą spotkać, nie mogę wygospodarować tego czasu. Powiem Ci to. To, to jest trochę tak, jakbym wysłała maila. Czy Ty go odczytasz? Co ty z nim zrobisz, jak ty go interpretujesz, jest już trochę poza moim zasięgiem. Mm -hmm. Jest bardzo dużo kwestii, które ja sobie w ogóle zapisałam, które chciałabym poruszyć, ale wydaje mi się, że bardzo dużo tutaj, nie wiem czy trudnych, ale takich naprawdę tematów do przemyślenia wrzuciłaś. I zastanawiam się tak na koniec, bo ja to też często słyszę od ludzi w wiadomościach prywatnych. Jak w ogóle odróżnić, kiedy my mamy gorszy dzień i po prostu nam się nie chce i dać sobie pozwolenie na to, żeby odpocząć, odpuścić, zostać w łóżku, od takiego totalnego lenistwa? Bo ja sama sobie to często robię, bo mam taką tożsamość osoby, która ma zdrowy styl życia i codziennie rano robi jogę. Ale ostatnio pogoda się po prostu tutaj skiepściła. Jestem na Wyspach Kanaryjskich, a. No po prostu było pochmurno, zimno i o tej ósmej nie chciało mi się wychodzić z łóżka. I myślałam sobie, jaka ty jesteś strasznie leniwa. A co jeśli ty już taka leniwa zostaniesz i już nie będziesz robić tej jogi, później cię będą bolały plecy. O, katastrofizacja no a... poszła, no ładnie. Właśnie <laughs> lubię te myśli z kategorii, a co jeśli, a co jeśli już zawsze taka będziesz. Nie ma tu jasnej odpowiedzi. Znaczy nie ma na to algorytmu, który ci pozwoli wyliczyć, czy to jest lenistwo, czy to jest gorsze samopoczucie. To jest badanie swoich potrzeb. I ja często pytam ludzi, a co to jest lenistwo? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, co to znaczy lenistwo. I ja czasami czuję, że mi się czegoś nie chce robić. Bardzo. jestem w stanie zrozumieć dlaczego. To znaczy, to jest dla mnie bardzo trudne. Będzie wymagało skupienia, będzie wymagało olbrzymich nakładów pracy. Ja tego unikam. To jest wtedy prokrastynacja. Czasami wiem, że jest coś do zrobienia i nawet nie chodzi o to, że to jest trudne, tylko wracam do domu i myślę, ja pierdzielę, jestem tak zmęczona. Że nie mam siły tego zrobić, i co będzie teraz lepsze? Przymusić się, żeby to zrobić, czy jednak pozwolić sobie odpocząć, wyspać się, zrobić coś przyjemnego i mogę do tego siąść jutro? Tu nie będzie y, czarno-białych odpowiedzi, bo będą sprawy, które niestety będą od nas wymagały czasami rzucenia wszystkiego i zrobienia, y, dokończenia jakiejś sprawy, nie wiem, napisania jakiegoś raportu. Yy, więc yy, nie da się tak tej granicy postawić jasno i sztywno. Jeżeli wstałaś któregoś dnia rano i stwierdziłaś, Boże jest pochmurno, i ja jakoś się tak czuję nie bardzo i yy, nie mam ochoty na tę jogę. No to pytanie, co się stanie, jeżeli posłuchasz tego tego dnia? Czy cały Twój plan treningowy przepadnie, czy Twoje kości się, nie wiem, po prostu zardzewieją natychmiast? No nie, natomiast jeżeli to się przerodzi w dwa tygodnie, a Twoją wartością w dalszym ciągu jest to, żeby dbać o zdrowie, nie wiem, mobilność stawu, work-life balance, cokolwiek, no to pomyślisz sobie, dobra Justyna, mm, wiem, że ci się nie chce, rozumiem to, faktycznie warunki pogodowe nie zachęcają. Ale jakoś robisz to, bo. I czy jesteś w stanie po prostu mechanicznie przeprowadzić. I w momencie, w którym to zrobisz i poczujesz, że to ci dodało jakiś endorfin, dało działania, prawdopodobnie będzie ci na drugi dzień łatwiej to zrobić i zastosować. Także, jeżeli zastanowię się, czy to, co robię, jest dla mnie ważne, czy ja realizuję swoje wartości poprzez zaangażowanie w jakieś czynności będzie e, zawierało no, większą część tej, tej motywacji wewnętrznej, niż ja coś robię, bo uważam, że ktoś tego ode mnie oczekuje. Mm -hmm. Dam finał tej historii. Był dzień, kiedy stwierdziłam, dobra, poleżę sobie dzisiaj w łóżku, poczytam książkę, w dupie mam tę jogę, mój partner poszedł. I trochę mi było głupio, że mój partner poszedł, a zawsze mnie wyciąga, przez większość czasu, może nie zawsze. I poczytałam tę książkę i później wstałam, wypiłam kawę i zobaczyłam, że wyszło słońce i nabrałam tak ogromnej ochoty, żeby pójść i poćwiczyć. I to było o wiele przyjemniejsze, jak ja rzeczywiście dałam sobie pozwolenie na to, żeby po prostu poleżeć w łóżku i poczytać, a później zrobienie tej jogi było o wiele fajniejsze niż po prostu przymuszenie się. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję, Joanno. Dziękuję również za to, że podzieliłaś się swoją wiedzą na temat emocji. Bo to jest taki dla mnie teraz ważny temat i na mojej tapecie. I jeszcze raz dziękuję Ci za to, że tworzysz swój podcast. A jeśli jeszcze nie słuchacie podcastu Gutralgada, to koniecznie sprawdźcie. Tutaj mamy godzinną rozmowę, ale Asia ma o wiele, wiele więcej u siebie w podcaście. Powiedz, gdzie jeszcze można Ciebie znaleźć i czy w ogóle można też pojawić się u Ciebie na terapii. Teoretycznie można, natomiast jakby przyjmuję w dwóch miejscach. W moim biogramie zresztą na, na stronie www.janagutral.pl znajdziecie wytyczne. Na ten moment nie mam miejsc. Co jakiś czas zwalniają się miejsca w kalendarzu, ale na moich kanałach znajdziecie też w jaki sposób weryfikować terapeutów, po to, żebyście wybrali właściwego specjalistę. Więc nie upierajcie się na terapię u mnie. Jest wielu wspaniałych specjalistów i specjalistek, um, którzy są w stanie pomóc, natomiast jeżeli ktoś ma ochotę na taką odrobinę psychoedukacji, to zapraszam do słuchania podcastu. Też mam takie poczucie po tej rozmowie, że nie udzieliłam odpowiedzi takiej konkretnej na żadne z Twoich pytań, ale taką najczęstszą odpowiedzią psychologów jest to zależy i trzymam się tego, bo, tak jak powiedziałam, trudno jest o konkretne działania i algorytmy, które pomogłyby. Odpowiedzieć na pytanie w kwestii tak nie, to wszystko jest kwestią wypadkowej, wielu czynników i indywidualnych kwestii, więc ja zachęcam do eksploracji tego, co się dzieje w Waszych wewnętrznych światach. Myślę, że jeśli udzieliłabyś prostych odpowiedzi na tak trudne pytanie, to można byłoby stwierdzić, że to jest chyba jakieś takie szamańskie niezbyt niezbyt prawdziwe, i nie opierasz się o dowody naukowe w dietetyce jest tak samo i myślę, że w wielu różnych dziedzinach, jeśli opieramy się o dowody naukowe, to rzadko można dać prostą odpowiedź na trudne pytania. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia.